Yo, siemanko, z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy w zabawie w chowanego, ale nie będzie to taka zwykła zabawa w chowanego, ponieważ będziemy zamieniali się, słuchajcie, w takie mikrusy. Zobaczcie, jak jestem malutki, patrzcie na Bellę, jak ona wielka tam. Słuchajcie, tacy będziemy mali i tak się będziemy chowali tutaj w tym domku, który jest za nami, także myślę, że będzie naprawdę mega, mega epicko. A jeżeli taki filmik wam się spodoba, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, bo jak nie, to zostaniemy na zawsze tacy malutcy. Bella, weź się zmień w taką małą. Zmieńcie w taką małą. Także słuchajcie, zostawiajcie łapę do góry, 10 tysięcy łapek do góry i będzie mega episko. Zobaczcie, gdzie jest Bella. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobijamy 2 300 000 chyba widzów, jeżeli się nie mylę. Także subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl po nowe epickie rzeczy. A my lecimy, słuchajcie, z dzisiejszym odcineczkiem. I ja pierwszy będę się chował, Bella, standardowo. Więc możesz się zmienić w normalną siebie. W normalną siebie. Okay. Dawaj, dawaj. Dobra, bo ja jeszcze mam tego game moda niechcący. No i dobrze. To ja też będę na game modzie. Po prostu musisz mnie tylko znaleźć i ja też będę na game modzie, bo tutaj żeby... Ale nie latamy. No możemy latać nie właśnie, tylko że schowam się w jednym miejscu, bo jak tak to nie doskoczysz tutaj nigdzie ogólnie. No i się chowamy w tym domku, także ty wyjdź na zewnątrz teraz. A, rozumiem. Żebyś nie widziała, gdzie ja się będę chował. I czas start razem, powiedzmy, bo oszukasz mnie. Dobra, 3, 2, 1, go. Dobra, ja już się zamieniam i teraz możesz odliczać czas sobie. No, licz do 20. Raz. Dobra, albo więcej, do 30, bo to strasznie ciężko jeszcze schować. Bo to strasznie powoli się chodzi w ogóle i lata, ale to nic. 5, okej. Dobra, okej, ja tutaj próbuję znaleźć sobie jakieś miejsce, słuchajcie. 9. Tak, żeby Bella mnie tu nie znalazła. Czekajcie, próbuję. Coś tutaj wykombinować. 13. Ciężko będzie się tak fajnie jakoś schować tutaj, ale no spróbujemy. Spróbujemy. Patrzcie, jak ja jestem malutki w ogóle. O, na zdrowko. Dzięki. 20. Ej, nie mogę tutaj przejść? Serio? Czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie. Co, jeszcze nie? No jeszcze musisz trochę policzyć, bo to jest tak ciężko się schować. Ja muszę jakieś dobre miejsce sobie tutaj znaleźć. 27. Dobra, czekajcie, a tu jak to wygląda? O, 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 o. 30. Dobra, okej, 30 i już możesz teraz szukać. Dobra, ja jestem gotowy, jestem schowany tutaj, słuchajcie, ale to ile czasu mamy wygląda na znalezienie? 3 minuty. Tak ustaliliśmy ostatnio? 3 czas minuty? Start? Czas start, dobra, to ja robię czas start. Ja już czytałam. A ja muszę znaleźć, dobra, czas, stopper, start. Dobra, 3 minuty, okej? Okay? Dobra, 3 minuty mamy, słuchajcie, Bella mi szuka, zobaczymy, czy uda jej się mnie znaleźć w tym momencie. Jak jestem taki malutki, to będzie naprawdę mega, mega ciężko. Chowamy się tylko w tym domku, bo jakbyśmy robili to na zewnątrz, to byłaby po prostu jakaś masakra, żeby kogoś tutaj znaleźć. Więc, ale F1 pamiętaj, nie? Aha. F1 musisz mieć. Dobra, i wystarczy, że mnie zobaczysz, nie musisz mnie załatwiać ani nic takiego, więc wystarczy, że mnie zobaczysz i no ciężko by ci było. Dobra, ale wydaje mi się, że mam epickie miejsce tutaj, w którym się schowałem. Także to jest naprawdę mega spoko opcja. To jest mega fajne, żeby tacy malutcy możemy być tutaj, także super. Dobra, czekamy, słuchajcie, minuta już powoli będzie mijała Belli, więc niedużo czasu jej zostaje. Aha, i nie ma przemieszczania? Nie, ja jestem cały czas w jednym miejscu. Okej. Dobra, minuta minęła. Nie ma. Ja myślę, że może być naprawdę wesoło, bo tutaj schować się jest też dosyć ciężko, a znaleźć też jest mega ciężko będzie, bo my naprawdę jesteśmy mega malutcy. Te osoby są takie malutkie, że je ciężko zobaczyć w ogóle. Ojejku, jeszcze to jest tyle pomieszczeń. No, znaczy jest góra, dół, tylko jest taras jeszcze na zewnątrz taki. Aha, okej. Sprawdzam sobie, na dole raczej ci nie ma. Co? Widzisz mnie? Nie! Nic ci nie powiem! Widzisz. Dobra, minuta 30 minęła. Ale okay, to jest epic. Słuchajcie, to ty jest po prostu... Nie mogę za tą doniczkę pójść. Ale dobra. Idę dalej. Tu może... Gdzie się przemieszczasz? Nigdzie! Siemano! Widzisz mnie? Serio? Tak! O nie! Mnie, Bella. Ale fajnie! Myślałem, że mnie nie znajdziesz, ale tutaj w tej doniczce się skitramy, mówię, będzie spoko. Ej, bo przed chwilą cię nie było widać. Może się ruszyłeś, niepotrzebnie. Może się ruszyłem. Ale nie chciałem tak stać w teksturze, bo to by było trochę też oszukane wtedy, niestety. Dobra. No dobra. Okej, czyli Bella znalazła mnie 1-0 dla Belli w takim razie. Dobrze jej poszło. Teraz w takim razie ja idę odliczać, Bella, ty zamieniasz się w mikruska, dawaj.
Tak, i F1, pamiętaj. Tak, F1. Wow, jaka ty coś mała. Jako kruszek wyglądasz tutaj normalnie, masakra. Dobra, 3, 2, 1, start. Okej, słuchajcie, Bella się już schowała, więc mogę zacząć szukać Belli, więc lecimy. 3, 2, 1, start. Czas start i 3 minuty mamy, słuchajcie. Dobra, teraz muszę patrzeć na każdy okruszek, bo Bella jest taka malutka, że ja nie wiem, czy ja ją, słuchajcie, tutaj gdzieś znajdę. Dobra, także szukamy, szukamy. Mam nadzieję, że do skrzynki się... chować? No oczywiście. Mam nadzieję, że do skrzynki się gdzieś nie schowałaś. Bo wymyśliłam fajną kryjówkę właśnie teraz, tak? Ale już nie będę się przemieszczać. No to nie, to już się nie przemieszczaj. Ja jestem ciekawy, czy ona jest na dole, czy na górze. Ej, ale w tym kwiatku, że ty mnie zobaczyłaś, no to nieźle, powiem ci. To była masakra jakaś, żeby tutaj mnie zobaczyć. Dobra, no. Tutaj za torczem jej nie ma chyba. Tutaj jej nie widzę. Dobra, tutaj też jej nie ma chyba. Okej, też tak dużo rzeczy nie chciałem tutaj stawiać, słuchajcie, żeby, wiecie, było troszeczkę łatwiej, bo naprawdę jest ciężko tutaj kogoś zobaczyć. Dobra, no. Tutaj nie ma Belli, okej. Tutaj jej nie widzę. Ja chciałem tu za płotek się schować, ale nie można wejść za płotek niestety. Bo on traktuje to jako duży blok, po prostu jest lipa troszkę. Dobra, tutaj jej nie widzę. Na dywanie jej nie ma. Pod dywanem chyba raczej też nie. Dobra, co ty, Bella, nic się nie odzywasz? A jako? No tak to. Czekam na ciebie. I faktycznie tu za ten kwiatek nie można wejść, zobaczyć. Ja nie wiem, jak ty mnie zobaczyłaś. No, nie dawało się. Ja ogólnie podeszłam i wtedy ty się tutaj patrzyłeś nie tak widać. Do góry śmiesznie. Dobra, ej, o, tu są drzwi otwarte? Tu były drzwi otwarte? Podejrzane to jest, okej. Dobra, gdzie ona tu może być, słuchajcie? Ale nie ma przemieszczania. Gdzie ty się tu... Jak ty się tu mogłaś dostać? Ej, nie widzę jej tu. Ej, ona musi tu gdzieś być, na 100%. Bo... bo słuchajcie, tutaj były drzwi otwarte. Oj tam, wcale nie. Więc ona gdzieś tu musi być. Najlepsze jest to, że jej serio nie widzę, nie? Tutaj jej nie ma. Otwarte. No na pewno. Tu jej nie ma. Ej, gdzie ty jesteś? Przecież to jest niemożliwe, że ja ciebie nie widzę. Jesteś tu za tą skrzynką gdzieś? Nie. Ojejku. Bella! Widzę! Podpowiedz coś! No gdzie jesteś? Ja to jest niemożliwe, że ja ciebie nie widzę. Ja nie mogę. Oh my god. Ej, serio, ja jej nie widzę, nie wiem, gdzie ona jest. Nie masz i nie patrz mi tu. No ty musisz gdzieś tutaj ty latasz? Być. No można latać. Jak to? No a jak ja mam inaczej cię zobaczyć w jakimś miejscu? Nie wiedziałam, że szukający też może latać. Ej, no nie widzę tej Belli tu, serio, nie mam pojęcia. A przez płotek przeskakiwałeś, czy nie? Podpowiedz. Nie? Co, ja przez płotki ja skaczę? Nie? Nie. Jesteś tu przy tych piecach gdzieś? Ale już 3 minuty, Vito. Ty, faktycznie, czas minął, pokaż się. Gdzie jesteś? Jestem w środku! W środku? Gdzie? Tak. Ale tu, na piętrze. Ale cię zrobiłam, wiedziałam, żeby zostałeś z tej drzwi otwarte. Ale gdzie? Pokaż, gdzie jesteś. Siemano. Cofaj się. Chodź tu. Gdzie? Gdzie byłeś przed chwilą? Do okna podejdź. Którego? No nie wiem teraz. Tu? O, siema. Ja cię widzę. Gdzie? W prawo. Tutaj? O, jeszcze. A siema. Tutaj jesteś! Oh my god, zobaczcie na to, jak ona się schowała. To jest niemożliwe po prostu. Jakie epickie miejsce. Ja godzinę tutaj szukałem ciebie, nie? Bo myślałem, że faktycznie gdzieś tutaj jesteś. Ale mnie zrobiłaś teraz, no dobra. No to nieźle. Ej, to 2-0 dla mnie. 2-0 dla ciebie, ja nie wiem, czy ja będę w stanie już wygrać. Dobra, okej, lecimy jeszcze jedną rundkę. Teraz ty w takim razie dawaj do klepanki. Tam wyjdź poza ten, poza dom. Ty, zgubiłam się. Dobra, taki też dał. Dobra, F1 no i ten. I odliczaj sobie już, a ja będę się chował. Dobra, muszę jakieś epickie miejsce znaleźć. I wydaje mi się, że mam takie miejsce tutaj. Dobra. 5, tak, ty masz. Ale nie wiem, czy 6. To będzie dobre miejsce. 7, 8, 9, 10. No to nice. To nie masz szans w ogóle, żebyś ty mnie znalazła. 12, tylko, że ja ciebie w ogóle nie będę widział, nie? 13, 14. Słuchajcie, ja muszę zrobić tak, żebym ja ją widział. Ale jak już masz, no to nie będę liczyć dalej. No nie, już mam, już możesz szukać.
No dobra, no to idę już. Przecież mam takie, że ty mnie tu nigdy nie znajdziesz. Jak ja bym tutaj stał i się nie ruszał, to nie ma szans, żeś ty mnie zobaczyła. Jestem duża, jestem na F1. Dobra. Czas start. Start. Czas start, okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Start. No to szukajmy. Dobra, szukaj, szukaj. Takie rzeczy mi to mówi. Ja mam takie miejsce. Tylko, że serio, ja nie będę w ogóle ciebie widział chyba nawet. Oj, mogę stąd, czy nie? Mi się wydaje, że nie, nie będę się nie ciebie widział. Ale w tym, przy tym to oknie, to, bo ty jesteś taka, masz białego skina takiego, tak, i to tak się wtopiło, że ja po prostu w ogóle cię nie widziałem tam, a przecież chodziłem tam i sprawdzałem tylko to. Do tego okna nie podszedłeś akurat. Ale ogólnie wydawało mi się, że wszędzie tam sprawdziłem wszystko. No właśnie, a jednak nie. Się pomyliłem. Wiesz, bo to był ten moment, kiedy zwróciłeś uwagę. Siema, Vito! A gdzie ty mnie widzisz? Jesteś za tą skrzynką, o tutaj. A jak ty mnie znalazłaś? Z której strony ty patrzysz? Od dołu cię zobaczyłam. Jak to? Jak szedłeś akurat, no. To jest niemożliwe. Ej, no ale nie mogłam ci spojrzeć dziś w ekran. Jak ty mogłeś mnie tu zobaczyć? Zobacz. Serio mnie tu widziałaś? Tak, widziałam, jak szedłeś. Ja cię kręcę, jak jestem słaby dzisiaj w tą gierkę. Oh my god, dobra, 3-0. Nie, nie ma szans, dobra, ale ostatni raz, teraz ty się chowasz. 3-2-1, start. Okay. Ja odliczam, słuchajcie, Bella się chowa i zobaczymy, czy uda mi się ją znaleźć. Okej, słuchajcie, Bella się schowała, także lecimy, szukamy jej, czas start. No i mam nadzieję, że teraz ja ją znajdę, słuchajcie, że nie będzie tak, że ja tutaj zepsuję. Ja chyba już ją widzę tutaj, czy nie? Gdzie? Co? Ty, ja nie wiem, jak ty mogłaś mnie widzieć po prostu. To jest niemożliwe, że ty tak wszystko sprawdzałaś, że tam sprawdziłaś. No co? Masakra jakaś. Ja szłam skrzynki po kolei, sprawdzałam. Ale że no, tu od spodu, wiesz, co? Tak, tak. To jest niemożliwe. No to nie jest w sumie, wiesz, to jest przezroczyste jakby, nie? No trochę niby tak, ale no bez przesady. To ma te dziury, nie spadasz przez nie, ale było widać normalnie. Dobra, patrzę, ona co jest się tak, rusza. Ja nie, ja słuchajcie, nie znajdę, nie? Znowu. Nie, bo ona znajdziesz, na przykład znajdziesz. Się może schować i się nie ruszać, a ja muszę troszeczkę zawsze, wiecie, tutaj się ruszyć, żeby coś wam pokazać, bo nie mam perspektywy Belli nadal, bo tego nie zrobiłem, a już miałem to zrobić 10 tysięcy razy. Mhm. I dalej tego nie zrobiłem, dobra. Właśnie miałam powiedzieć, że jakby była moja perspektywa, to też bym się musiała ruszać. No, dobra, okej. Okay. Tutaj no nie ma. Właśnie. Tutaj jej nie ma. Ale okay, blisko 3-0. No ale dostaniesz ten jeden punkt chociaż, żeby nie było, wiesz. No gdzie dostanę, jak ja cię nie mogę znaleźć? Nie, no znajdziesz mnie już. No coś ty. Ej, ja muszę ci prezent kupić. Patrz, ile mi czasu schodzi w ogóle. Ty do mnie o prezentach, ja szukam ciebie czego, daj mi spokój. Przypomniało mi się w ogóle. No i nie wiem, czy ona teraz wyszła tutaj. Chyba, że rózgę dostaniesz. Może i tak, powiedz. Ej, no gdzie jesteś? Podpowiedz coś. Ej, widzę cię, dobra, jesteś! Jesteś, maluchu, tutaj, no, dobra, nie chciałam się teraz już tak trudno chować. No, ale powiem ci, że jakby na przykład tak szybko tu leciał, to by ominął to i w ogóle nie patrzył na to, wiesz? Tak, też byś nie zobaczył. Czemu jesteś taka średnia, się zrobiłaś? A nie pełna, duża. To? No. To? No. A teraz? Teraz jesteś malutka. O, teraz jesteś normalnie. O, siema. Okej, okay, czyli było 3-1, słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak i chcielibyście więcej chowanego, jak jesteśmy takimi malutkimi osobami, albo coś innego z tym związanego, to napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl. Ja wam się dziękuję za uwagę i zamieniam się w Mikrusa. Ja też. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa pa!